Tak, ale muszę ci przyznać, że to, bo walczyłem ostatnio z tym Sopkiem i Anubisem w tym w Asasynie. Myślę, a no pewnie będzie trudno, tak tam za trzecim razem się mi udało, ale jakby kurde słonie bojowe to jest przesada. Na koszmarze to. No, słonie to akurat jedno z najgorszych wspomnień, jakie miałem z tego asasyna. To był takie zło. To słonie to jest zło totalne. Jeszcze na koniec życia ma to takiej furii dostaje szału bojowego. Że masakra. Na trzy strzały ginę, ale kurde ataków tam potem jest chyba pod koniec nie wiem ile. Na sekundę. Tragedia to jest. Pierwszy raz co musiałem kombinować, że ulepszałem ekwipunek, który miał tam zdrowie przy trafieniu. To musiałem specjalnie go ulepszać do obecnego poziomu, żeby w ogóle jakoś przetrwać tam. Ja po prostu biegałem po arenie, żeby tylko mnie nie trafił i z łuku szyłem, bo się bałem podejść. No, ale tam pod koniec to mówię, takiej szarży dostaje, nie ma już w ogóle tego stuna. Myślę, kurde, no porażka to jest. Nie wiem, jak to wszystko ominąć później na ten, ale jak już dałem radę chyba za 15 razem. Oni bossowie się pojawiają w dodatku z faraonami w ogóle. Tam to nie jest poziom słoni, ale są fajnie wymagające, bo każdy z tych bossów ma kompletnie inną broń i mają kompletnie przez to inny styl walki. Trzeba się dostosować do ich tempa i ich broni. Bo jeden na przykład się strasznie szybko przemieszcza, inny bardzo szybko atakuje zależnie od broni. Ale wiesz, to jest w porządku, nie? Bo na przykład jak walczyłem z tym Sobkiem i Anubisem, to mi się walczyło tak sprawiedliwie było, nie? A z tym słoniem to była po prostu przesada. Że co innego jak jest trudno, ale jest trudno dlatego, że nie czujesz, że jest tak jakby taki, nie wiem, disadvantage. Czy czujesz, że gra według ciebie nie jest fair. No bo dla mnie to nie było fair, nie? Że musisz albo idealne uniki, albo biegać i z łuku nawalać po słoniu gdzieś tam po stopę. Ostatnio gadałem z jednym z widzek, mu mówiła, że chciałaby zobaczyć Assassin's Creed i tak. No myślałem o tym też, ale myślałem jak zacząć, jakbym miał jechać, to i pomyślałem, że chyba najlepiej jednak będzie w kolejności tego, jak wychodziły nie jednak, a nie chronologicznej według czasu wydarzeń. Czyli na przykład powinniśmy zacząć od Origins chyba, a jeżeli chodzi o chronologię czasową, a ja myślałem, żeby jednak zacząć od Assassin's Creed 1, 2, 3 normalnie, tak jak wychodziły. No, tam no jeśli dwójki. Chodzi o chronologię, to najpierw od Odyseja, bo Odyseja dzieje się wcześniej. Aha, to Odyseja nawet. No. No, to pomyślałem, że jednak chyba normalnie Assassin's Creed 1, 2, 3, tak jak wychodziły. Jedynka już jest taka toporna, że... I właśnie dlatego, że między innymi dlatego, żeby tak jakby nie schodzić w dół pod względem jakości, że tak powiem, gry. Tylko tak, tak, wiem co można myśleć, no, że ciężko by się miał potem przełamać. Może być. Chociaż znacie mnie, ja gram kurde w Mega Mana nawet, ale tak sobie pomyślałem, że no jeżeli to nie, bo to nie jest tak, że ty musisz chronologicznie grać, no bo w końcu nie tak gry wychodziły nawet, więc... Jeżeli tak jakby nie trzeba, no to mógłbym pojechać po prostu tak jak wychodziły, jeżeli miałbym nagrywać. Bo tam... Nie, z jedynką to nie chodzi o grafikę, to bardziej chodzi o takie... Tam niewiele jest różnorodności, no nie oszukujmy się. Nie, ja mało tych gry, że... jest. Że się odbiłem chyba kurde od tego nawet kiedyś. Od jedynki właśnie. I dlatego potem już tylko słyszałem dużo o tej serii. Wyglądała zawsze spoko i tak dalej, ale jakoś tak, okej, są inne gry. I ostatnio ten Origin mnie tak bardziej przyciągać zaczął i tak mówię,
sumie to jest jedna z takich, kurde, action adventure gierek, które są, no, kurde, lepsze, więc w sumie. Z tego, co mówią ludzie, więc... O, Origins im wyszedł, mnie się podobało w zasadzie. Origins, Black Flag, to fajne. Odyseja nie grałem jeszcze, to zdanie. No, Odyseja, tak jak mówiliśmy ostatnio, trochę już odchodzi za bardzo coś. No, odchodzi. Z tego klimatu asasynów. Mnie w Odysei załamało i w jednym z dodatków mieli określone sobie tam zakończenie, że żeby to poprowadzić dalej i połączyć z Originem, ale ludzie się nie podobało, bo no przecież mieliście dawać nam wybór, moja postać była kompletnie inaczej pokierowana, a tutaj muszę w ten sposób z góry narzucony przez twórców. I ludzie się strasznie oburzyli i twórcy ostatecznie pękli, dali tam jakiś wybór czy coś. Ja taki się załamałem po prostu, że ludzie z jakiegoś powodu, twórcy z góry narzucili taki bieg wydarzeń, a wam się to nie podoba. To kompletnie rozbiliście plan twórców, żeby połączyć dwie gry. No, bez sensu trochę, żeby tak jakby... Nie wiem, ja jestem zdania, że jeżeli coś nie jest jakieś, nie wiem, tragicznie spartolone, no to róbcie to tak jak chcecie, nie wiem, zaskoczcie mnie, to jest wasza, tak jakby wy tu rządzicie tym, nie? Więc zróbcie to tak jak chcecie, tylko żeby to było dobre w miarę, no, żeby to nie było chujowe strasznie i będzie okej. Okay. Tak jak chociażby seria Metal Gear Solid, gdzie tam, pomijając części, dwie pierwsze części Metal Gear, ale zaczynając od Metal Gear Solid właściwego, tak, że tak powiem, w drugiej części myślisz, że będziesz grał Solid Snake'em, a grasz Raidenem i to się też dużo ludzi nie wielu ludziom nie podobało. Między innymi mi też się nie podobało, ale ja jestem jednym z tych ludzi, którzy stwierdzili, okej, to jest taka, tak jakby wola twórców, więc to ma pewnie jakiś sens, więc no okej, to jest ta historia, w której ja biorę udział. Jeżeli teraz gramy jednak Raidenem, a nie, mimo że mówię, nie lubię go i w ogóle, to okej, okay. No tak zrobili, no, po prostu. Zaczynamy walkę z bossem. Let's ready to rumble! Ja mogę. Monia ja przyszła? Ja gotów. A bo niech Monia startuje, bo jak się załaduje lokacja, to... Wiadomo, że... się zastanawiam, czy Monię znów wyrzuci, czy jednak tym razem zostali i ruszymy do tej walki, bo tak cały czas tylko czekał na sygnał od niej. Tu uważacie na takie macki, co on będzie z siebie wyrzucał jakby z brzucha. Tam no głównie na ziemi jakieś takie czerwone kule czy coś będzie leciało, no trzeba wysyłać. Nie, nic nie wyrzuci. I takie czerwone kulki jakieś, co będzie wystrzeliwał, to też powar na to. Inaczej mówiąc, uważajcie na siebie w tej walce. A nawiązując do tego, co Joe mówił, no to wiesz, czasami jest tak, ale, że community niby, wiadomo, że ludzie mówią, że na przykład są tak, a ten, a potem w zasadzie i tak narzekają, nawet jeżeli twórcy zrobią tak, jakby chcieli społeczność. To jest tak parafrazując, jest taki cytat, może który z was to lepiej pamięta, że tak to you think you do, but you don't. Czyli myślisz, że tam, że ty wiesz, jakbyś chciał, ale w zasadzie nie wiesz, nie? Aha. Że są ta, no że tak. Jest tak często, że jak tam są jakieś gierki i twórcy zrobią tak, jak społeczność by chciała, to i tak później się okazuje, że nagle, że połowa stwierdzi, a wiecie co, jednak do dupy to. Tak, to jest też prawda właśnie, bo ludzie lubią właśnie narzekać na szybko, nie? Tak jakby zbyt szybko oceniają i wydają wyroki, a później się okazuje, wiecie co, no bo nie są specjalistami w jakiejś rzeczy i pozwalają sobie na jakieś komentarze takie gardzące czy tam uwłaczające temu, co ktoś robi, a kurde... A później sami mogą przyznać rację, że faktycznie jednak nie znałem się na tym. O tych mackach mówię właśnie. On rzucał tak. A jeszcze, no jeszcze, bo bierze taki zamach. Giniesz, Joe, uważaj na macki.
Trzeba teraz paje tipić. Dobra, miniony ją rozwaliły. My się nawet nie musimy przejmować, bo to wszystko miniony robi. Yeah, baby. Pajety zginęła. Yeah, baby. Że ona nam teraz pomagała akurat. The Black Heart. You know, it's a question that's always haunted me. Whose will be the last I see? Przeczytaj sobie koniec jej wypowiedzi, John. Co o tobie powiedział? Nie widziałem, nie mogę. Enter wciśnij, to sobie doczytaj. Go, my pretty champion. I want that fine ass of yours to be the last thing I see. No problem. Mogę ci przybliżyć nawet. Dobra, teraz pomóżcie, nie? Bo to na razie z Takeshim zostaliśmy we dwójkę. O kurde, bo wy już wyszliście. Jest. Drzewo trzeba rozwalić. To po prawej. Dobra, można było zabić. Chyba macki, macki. Moja właśnie oberwała moc. Drzewo po lewej. Dobra, rozwalone. Zniszczone. I u góry jeszcze drzewo. Oj, zginąłem, kurwa. Damn. Tak blisko byliśmy. Pięknie. Ha, 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 ha. Gin, ścierwo. It's a strange feeling when the fighting is done. I've won. Oi, gate. The beast is dead. The beast is dead. May fear guide you. Później trzeba do Tasuni zagadać, bo on tworzy przejście do następnego aktu. Tasuni. Tasunia. O tym nie pomyślałem. Kumpel mi wysłał ostatnio takiego, jakiś mało lat, kurde, nie wiem ile ten dzieciak może mieć lat, 10? Max 11, 12? Nagrał diss na koronawirusa, nie? Jakiś taki dzieciaczek. I co najśmieszniejsze to było mega słabe, no bo nie mogło to być dobre, nie? A nagrał tam minutę, kurde, jakiś bzdur. A ktoś wziął to i zrobił z tego taką normalną piosenkę w zasadzie, w sensie, nie? Że tam, nie wiem, zrobił podkład, narzucił mu jakiś tam efekt na głos, nie? I po prostu zrobił z tego jakiś mały, taki śmieszny mini hit, kurde, na faskę po prostu do posłuchania. Znaczy do pośmiania się, nie do posłuchania, nikt przecież tego nie będzie słuchał, nie? Ale do pośmiania się. I kurde, nawet nieźle to wyszło, no właśnie tak na bekę. Tylko, że to czego się można spodziewać po 10-latku, nie? W sensie, że trzeba siedzieć w domu, bo jest kwarantanna.
jebać cię koronawirus, weź stąd wypierdalaj. Nie, takie coś. Albo jebać cię koronawirus, wyjebie ci z bani. I najśmieszniejsze jest to, jak ten koleś to przerobił, że zrobił z tego numer, nie? Jakiś taki w miarę ogarnięty. I, no to i tylko ogóle... pokazuje, jaka jest siła tych programów wszystkich. No to prawda, to prawda. I ogólnie tok myślenia takiego dzieciaczka, bo wiesz, ja tam nie wiem, i dla mnie to jest śmieszne, nie? Bo na przykład wysłałem to koleżance i ona mi mówi: wow, dobrej muzyki słuchasz, nie? W sensie, że chyba wzięła to na poważnie, nie? Że wiesz, ja mówię: ej, chyba nikt nie bierze tego na poważnie, co? Przecież to jest po prostu taka zwała typowa. Dzieciak coś tam sobie nagrał, bo myśli, że wiesz, że jest cool, a ktoś zrobił z tego hit. A ona myślała, że wiesz, że nie wiem, że mnie to chyba jara naprawdę, czy coś takiego. W sensie, że stawia siebie, mnie i tego dzieciaka na tym samym poziomie. Wiem o co chodzi, nie? No, okej. Polec, Joe, masz takie nieśmieszne poczucie humoru, że słuchasz takiego jak gówno? No, jak mogłeś w ogóle to posłuchać? Zresztą było, że Polacy mieli jechać w tym roku na euro, a przez ciebie to jest chuj, a przez ciebie to jest chuj. Ogólnie to jest poziom niezbyt wysoki, ale to jest dzieciak jakiś tam, nie? W ogóle co to za pomysł, żeby nagrywać diss na, kurde, koronawirusa? Joe, mam do ciebie zagadkę, co ci przypomina ten potwór ten z tymi... O, ten... Z tymi nożycami. Zastanów się. Znaczy, przypomina mi na pewno... przypomina mi, kurde... Chyba z Heroesów trójki. Coś. No, o tym nie pomyślałem, ale jeszcze ten, coś z Icewind Dale'a. No, z Icewind Dale'a, no faktycznie tego, jak to się nazywa. Byłyby te kościotrupy takie, nie? Tak, 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 tak. Z tymi tak, narzucami. No, to ewidentne. Tylko, że były białe. Tak. Można było przywołać, ale też się z nimi walczył. Ja tak z reguły rzadko korzystam z przywołań podczas grania w gry. A ja to żalę, tam akurat w Icewind Dale się całkiem nieźle to sprawdza ogólnie. Znaczy głównie nawet nie chodziło o obrażenia, tylko że agro na siebie ściągał. A no to tak, to tak. Jako mięso armatnie jak najbardziej. Tak jak Barba w Skyrimie. Barba później kurde tak mnie wkurzał. Co chwilę mnie przesuwał. Drogę zastawiał. Ale faktycznie, no on był chyba nieśmiertelny ogólnie, także nawet nie padał, nie? Więc mógł na siebie zgarnąć nawet z czterech przeciwników. No, trochę to już potem przesada była według mnie. Najgorzej w jakichś tunelach małych. Ale i tak bandyta był najlepszy. A teraz odbiorę twoje życie. Który? Potem co tam wiedźmo kruki z nim zabijałeś, a potem na końcu dodał. A no, co teraz za odbiorę. Czyli nie, że go uratowałeś z klatki, nie? Ale on jeszcze, że... Pamiętam, no. Przegościu po prostu to było. Speed aura, ale z czego to kurde jest? Że tak zasuwa. Aha, dobra, już rozumiem.
Już wiem skąd taki movement speed wysoki. Trochę śniegu, zawsze spok. No, Joe, bo ty lubisz, nie? Zimę. No, lubię. Bardzo. Ale musi być śnieg, bo śnieg nie zimę. Fallout Nevada też się, kurde, okazuje, że on chyba dłuższy będzie niż się spodziewałem. No, już tyle tych odcinków tam jest. Znaczy, nie jestem w stanie w 100% stwierdzić, ale tak... Patrzałem właśnie po jakichś takich tych... zagranicznych let's playach, których jest niedużo. Jeden był 80 odcinków. No to ja sobie postanowiłem, że z 40 godzin gierka ma, ale później znalazłem taki, który miał 120. Więc może być więcej. Zależy ile zrobimy, no bo ja też nie zrobię tego na 100%, bo to jest moje pierwsze przejście na pewno. Ale to... Ale mistrz bokserstwa musi być na arenie. Kurwa, musi... Nawet gdybym miał stracić tylko na to te wszystkie punkty umiejętności, nie? Które mogłem dać w coś innego. Bo już widziałem to taką nienawiść w oczach, że do tego gościa, co tam ci znowu robiłem. No. No takie rzeczy dają, no to jest jakiś dodatkowy challenge, zabawa. Dobra rzecz ogólnie. Jaram się takimi rzeczami w gierkach, jakieś areny zawsze. O, tu zawsze lokat. Czy też jakiś, kurde, pierwszy stream był z tego Gothica, modyfikacji jednego, Dzieje Korynis chyba? Nie wiem, czy coś tam widzieliście? No widziałem to, tego gameplaya. Tam stream był, no, godzinę chyba trwał, 25. Czy to było Dzieje Korynis, a nie to niby Kroniki Myrtany czasami? Właśnie nie wiem, który z tych dwóch centralnych... To były chyba Kroniki Myrtany, to chyba to. Możliwe. W ogóle tam, no, jak widziałem te dzieci, nie, po prostu bezmyślne, że, ale dubbing zesrany i w ogóle, ale przecież to był zastępczy. Tak, zastępczy, no przecież widać nawet, kto by taki coś dał na serio. I co chwilę o tym dubbing ktoś tam się sadził, ja tego całego nie obejrzałem, ale popatrzałem sobie tak. Mówię, nie wiem, czy ci ludzie rozumu nie mają, jeszcze gość to mówił chyba co dwie minuty powtarzał, że to jest... Ja bym dał taki napis, kurde, na ekranie normalnie, wiesz, w sensie gdzieś tam na górze, nie, ekranu, że zaaplikowany, widoczny czy tam słyszalny dubbing jest tylko, tak, nie wiem, właśnie zastępczy, czy tam wersja alfa, czy w ogóle nawet. Don't worry about this. Ale i tak by pisali pewnie, i tak by pisali, bo... No to na pewno. To jest właśnie to, o czym też mówiłem, że ludzie lubią szybko wydawać jakieś, kurde, wyroki. Bo nie, po chuj się zastanowić i dowiedzieć najpierw, jak można od razu zacząć krzyczeć, nie? I ewentualnie ktoś ci wytłumaczy. Takiego też mam kolegę właśnie. Co zamiast się na przykład zapytać o coś, mnie, to od razu rzuca jakiś tam wniosek i czeka, aż ja go naprostuję. Bo tak jest łatwiej, kurde. Tak jest łatwiej, no. Po co samemu dociekać i dowiedzieć się, jak można coś zajebać bez sensu, a czekać, aż ktoś cię poprawi i powie ci, jak jest naprawdę, nie? Tylko, że to jest męczące po pewnym czasie.
I nie chcę się z takim gościem gadać po prostu po jakimś czasie. Taka wspaniała animacja. Pojawienia się tutaj. Dzieje? Aż wypaliło podłogę. Akt piąty, no siema. Put some sugar on me in the name of love. Pytanie, czy tu już się zaczną problemy? Czy dopiero od następnego aktu, a może w ogóle? No, na razie nawet tam nieźle idzie, myślałem, że będzie gorzej. To też jest ta lokacja, to jest labirynt okropny. Kiedyś pracowałem w takiej kurde fabryce, to nasz brygadzista miał takie wąsy, nie? Z których był znany. I nawet ksywę dostał gdzieś tam na którejś zmianie, wąski. I żeśmy się brechtali z takim gościem jednym, co mnie tam uczył wszystkiego. Ogólnie brechtaliśmy się z każdego, nie? Ale z niego też. I tak sobie... Ja nawet sobie postanowiłem przez jakiś czas, że ja też sobie takie wąsy zrobię. Po prostu, że to było takie głupie, nie? Na zasadzie, że taką zwałę mamy z tych wąsów, że ja też sobie zrobię, nie? Ale nie dałem rady, bo swędziało. No mordzie, za bardzo. To dziwne, mnie jakoś tak w ogóle na to nie zwracam uwagi. Nie wiem. Pamiętam, że od tamtej pory miałem na to już... Golę się co drugi dzień. Po prostu. A może dałbym radę, kurde. Może dlatego też, że kurde, bo ja nigdy nie zapuszczałem. I tak może jak zacząłem pierwszy raz zapuszczać, to może tak swędziało. Później się może człowiek przyzwyczaił. No, znaczy ja akurat nie miałem tego problemu, że tak powiem. Tylko u mnie tak po prostu zaczęło rosnąć jak należy. Ale wiem, co masz na myśli, w sensie, że pierwszy raz, nie? Może dlatego, może dlatego. Może, tak nie przyzwyczajony, nie do tego. Dla ciebie to jakby nowość. Ja się ostatnio śmiałem, nie, bo mówię do mojego ojca, że wiesz, jaki jest plus z tego, że trzeba będzie maski nosić? A on się mnie pyta, no jakie? Ja mówię, że przynajmniej się nie będzie musiał golić, bo nikt nie będzie widział. No. W ogóle nie chcę wiedzieć, co tam się w niektórych miejscach, w niektórych domostwach dzieje, kiedy ludzie tak jakby wiedzą, że nie muszą wychodzić na zewnątrz, nie? Prezentować się światu. Nie chcę wiedzieć. No, myślę, że ci, co mają względny rozum i wykazują się intelektem, to raczej tragedii nie ma, a patologia zawsze będzie patologią. No dokładnie. No ja zawsze jakiś tam porządek utrzymuję. Raczej się tam nie przejmują tym, czy jest jakiś wirus, czy go nie ma. Ale jak ostatnio jak szedłem ten przez... No wychodziłem z domu i słyszałem, jak się dzieci wydzierały z jakiegoś mieszkania. Ja bym mi jakiś starszy facet przychodził i mówił, no już te dzieci, to widać, że już nie dają rady w tych domach siedzieć, wysiedzieć. No. Dzieciaki to muszą, kurde, latać.
Tak patrzę, co to za potwór się świeci, a to Monia. Monia już się przeinacza. Od tego wszystkiego. Miała taką otoczkę, mówię, kurde, jakiś pewnie ten rzadki potwór rare mobek z energy shieldami się świeci. A, to się po drabinie wchodzi też. To możecie fajne pierścionki. Coś będzie fajnego, to wam dam. A to jest nowe miasto? Niezłe. Tak jakby. Blood isn't the only currency. Ale wyleciał shit. Talamoana, say. Talakura. An excellent, and thank you. Pierścionki. No to co zależy, jakiej odporności ci brakuje, to weź sobie taki. Tam na podcenie i zobacz sobie w defense. Chaos albo lightning. Znaczy chaos nie, chaos olewasz, tylko te pozostałe. Bo chaos to jest bardzo specyficzny resist. Tylko o czym ja tu miałem teraz z nimi zagadać, kurde. Overseer reward chyba, no. To bierę to. Chociaż i tak tego nie założę, bo mam dwa lepsze inne pierścionki, chyba że mogę sobie na coś innego założyć pierścionek. Put some sugar on me in the name of love. Joe, ty chyba przed każdym nagraniem najpierw słuchasz z 10 piosenek, żeby później móc je śpiewać. Nie, ostatnio też śpiewałem, kurde. Ja ostatnio w ogóle coś śpiewam piosenki. To jest, kurde, jakiś taki, mi się wydaje, że to jest taki psychiczny jakby proces defensywny wobec rzeczywistości otaczającej. Po prostu musisz się zrelaksować, więc sobie aplikujesz tego typu rzeczy. Nie wiem, pijesz więcej alkoholu, grasz więcej w gry, śpiewasz. Takie rzeczy. Nie wiem, ostatnio mam jakąś taką faskę, że sobie lubię coś zaśpiewać. Centralnie. Ogólnie wpadają mi w ucho ostatnio znowu tak jakby piosenki. Wiesz, a nie na przykład subgatunki muzyki, tylko takie typowe piosenki. Że jest ktoś, śpiewa, nie? Nie ma tam jakiegoś albo nie wiem, jakiegoś rapowania, albo nie wiem, growlingu, czy nie wiem, darcia ryja, tylko po prostu ktoś śpiewa. Ostatnio to mnie coraz bardziej znowu łapie. Ach, oko. Nie, po prostu to jest twój talent muzyczny, którego nigdy nie miałeś okazji zaprezentować. I teraz najwyższa pora. Tak też nie możesz się przenieść do Moni tam, do miasta, czy nie możesz? Właśnie nie, zawsze miał... wyżej mogę do tych lochów, przez które się można dostać do miasta. To musimy poczekać chwilę.
Muszę wam zaaplikować dzienną dawkę mojego talentu muzycznego. Ażby wasze życia były weselsze. Nie, no, że teraz, nie, tylko ogólnie. Czekaliśmy na to cały tydzień. No. A to też jest beznadziejna lokacja. Też taki labirynt. Slave Driver. Tak. To krzesło, kurde, też już mam. Długo. No właśnie, jak to taki poważny youtuber, a nie ma krzesła gamingowego? Nie, ja tam kiedyś widziałem takie, znowu wywaliło takie, ja tam widziałem jakieś takie, kurde, ja bym patrzył na takie wygodne, jak najbardziej wygodne, po prostu. Tak, żeby dupa nie bolała. Żeby można było jeszcze tak sobie na przykład te boczne oparcia podwyższać. Bo to jest dobre w strzelankach, żebyś miał przedramię prosto, albo troszkę wyżej niż myszka, nie? Delikatnie wyżej. Niech naprawdę serwer nie lubi, bo mnie w ogóle puści na serwer nie chce. Mogę przejść nawet do wyboru postaci. A bramkę próbowałeś zmienić? Mam to zmiane. Właśnie. Ja po prostu was nie lubię za bardzo, połem z moją coś tam. Bywa. W niektórych gierkach tak bywa. Znaczy ja miałem tak na poprzednim laptopie, jak jeszcze nie miałem tego komputera, że tak sami mnie wywalało, ale to... Bo w sumie jest coś w tym, bo ja na przykład na tym kompie teraz, co teraz na nim gram i nagrywam, czasami mam jakąś fazę z siecią, gdzie ja na przykład jeszcze mam, powiedzmy, na telefonie starym, chyba z 6-letnim, mam na przykład sieć tą samą, Wi-Fi próbuję sobie odpalić jak na tym komputerze i mam na przykład czasami fazę, że jakby rozłączy mi tutaj na tym, ogólnie całe szczęście teraz tak nie miałem, jak gramy czy coś, ale czasami bardzo rzadko jest, że rozłączy od tej sieci i potem nie chce się z nią połączyć, nie? Po prostu you cannot connect to this, kurwa, Wi-Fi, nie? A na telefonie cały czas wszystko śmiga. Że to ciekawe, jest chyba jakaś... to może lepiej sobie... Aha, bo ty nie możesz przez kabel. O, wiem. No bo nie. Jakaś faza jest chyba właśnie na przykład, może to jest... No karta sieciowa jakaś tam, wiesz, jakiś model stary, coś tam, nie wiem. No Boże, coś tam, może nie nawet nie tyle stary, ale jakiś lipny. Jakiś tam, nie? Bo wiem, że jak sobie składałem tego kompa, to no głównie patrzyłem na kartę graficzną, procesor, dysk SSD, RAM, a tą mówię, dobra, przecież kurde, jakiej bym nie wziął, to chyba będzie działać, to, co, w jakich czasach my żyjemy, nie? Więc na to nie zwracałem uwagi akurat, może to być tak. Ja na przykład w kompie w ogóle nie mam karty sieciowej zintegrowanej w płycie głównej. I tak kablem. Jadę, w nie, sensie nie mam Wi-Fi, nie? Nie mam tego... No. Kablem najlepiej. Nie ma co, nie bez dwóch zdań. Monia, kichnęłaś wcześniej, czy mi się wydawało? No nie chciałem Joe przerywać, bo chciałem powiedzieć na zdrowie. No tak cicho, nie? No nie, chyba... Zawiesiła się teraz. Co to za dźwięk był? No, Monię wywalił. Aha, no. Dobra, wrócił. Halo? Halo. No, halo, halo. Lepiej.
In the name of love. Wziąłem sobie multistrajka, żeby atakować szybciej, a prawie nic mi nie daje. Nie mam miejsca na te gemy, bo skoruptowane, kurde, sprzęt na sobie. I nie mam, nie mogę zmienić. A to tam w ogóle miałeś tego shield troll'a, możesz wyrzucić w ogóle, jeżeli go jeszcze masz. To ci się w ogóle nie przyda. Nie, później na coś zamieniłem. Pamiętam, że coś tam... Że... A, to nie. Znaczy, to w zasadzie ciebie tylko interesuje tak. Jeden ofensywny skill, no to w twoim wypadku ten na razie cyklu. Same supporty do niego i nic więcej, a reszta skilli to są czysto defensywne. Zazwyczaj czysto defensywne, no poza totemem i tymi do przemieszczania się. Tak to mniej więcej w połowie wygląda, dlatego chcę to zmienić, żeby można było na przykład kilku skilli używać. Wtedy to będzie i lepiej wyglądało i będzie się ciekawiej grało. No i też nie będzie czegoś takiego, że na przykład jest build, ale on jest tylko dobry do czyszczenia mapki, a na bossów sobie nie daje rady. Nie, prawie całą mapę wleciałem i nie mogę w ogóle znaleźć bicia. No musisz takiego pomóc? Bossa jednego zabić i ten. No możemy ci w sumie pomóc. Jak zabijesz bossa, to ten, to dopiero ci się przejście otworzy. Idziemy. Na pewno idziesz w dobrą stronę. Wracam stamtąd, praktycznie nic tam nie ma. No i w lewo idziesz. Tylko, aha, bo to trzeba dookoła zrobić. Monia w drugą mańkę ubiegła. Nie no, Monia dobrze. A Monia już do tej drabiny poszła. Monia dobrze. Aha, to sorry. To sorry, to mi się pokiczkało, jak ja mam tu przejść? No, dookoła musisz, ale za chwilę się możesz przenieść do nas z tym niebieskim. O, teraz już się możesz przenieść, Joe. Pytanie, czy Takeshi się, czy Takeshi mu się załaduje? O, sorry, nie zdążyłem. Dzięki. Nie zdążyłem mikrofonu zciszyć. Zaskoczył mnie. Ten kich. Co, możesz wejść, czy nie? Właśnie nie. No, może ty musisz... A to i tak jest dziwne, bo... A nie możesz kliknąć na nasze niebieskie? Też nie możesz. Próbowałem na samym początku. To wiesz co, zrób? Wejdź do czwartego... Nie, inaczej to trzeba zrobić. Wyjdź w ogóle z tej lokacji, na razie. Czekajcie, jak się ją... Ja się pójdę wysmarkać może przez ten czas. Bo to jest najśmieszniejsze, że wbiłem do tej lokacji, praktycznie żadnego moba nie było. Przeszedłem ją całą i nie mogę w ogóle wejść. Tego bossa w ogóle nie tak, było. Tak. Bo znaczy, bo to ci się załadowała ta nasza wspólna lokacja z party, nie? Ale nie rozumiem. Nie zastanawiam się, jak ją teraz zresetować, nie? Tą lokację. Bo to jest taka beznadziejna lokacja, że ona ma. Nie można od strony miasta do niej wejść. Nie mogę jej zresetować, bo idzie ją. Shift lewy. Czy shift prawy już? Moment, bo muszę sprawdzić. Już teraz zgubię. A nie, może się da, cicho. Można. O, dobra. Teraz się przenieś, Takeshi.
No, trochę się tu będziemy gubić, bo to jest taka lokacja porąbana. Czy możemy cofnąć? Nie wiem, czy tam teraz będzie przejście, czy nie, u góry. Ale tu chyba nie wiem właśnie, czy on chyba się layout nie zmienia, więc... Może? Nie, chyba się nie zmienia. Dobra, tu nie idź. Dobra, jestem. Okno musiałem zamknąć. Bo już się zimno robi. O tej porze. No to dobrze idziesz, dobrze, tam, znaczy tam pewnie na dół. Kurde. Co tam się wyprawia? Nie, nawet tu nie idźcie, bo to nie ma sensu. Już przyszedłem. Co to za miejsce nowe jakieś? Czy nie, to jest... Musiałem na nową lokację załadować, wiesz? Aha. Pierwszy musisz zabić tego bossa, żeby móc do miasta. Ja stąd spadam. Idę do Moni. Do bezpiecznego gniazdka. A nie. Trzeba siedzieć w domu, bo jest kwarantanna. Jebać cię koronawirus, weź stąd wypierdalaj. Trzeba siedzieć w domu. A gdzie jest Takeshi w ogóle? Gdzie to jest? No nie, jakie wdzianko fioletowe. No nie, miniony mi zabiły tego bossa, no nie mów, że będziesz musiał. Nawet go nie dotknął, nie? A miniony go zaszlachtowały w 3 sekundy. A pamiętacie Dungeon Keeper? Pamiętamy. A. Kurwa, kocham tą grę też. Super. Mega. Dwójeczka oczywiście najlepsza. I jeszcze jakieś z neta te mapy na multiplayer, gdzie pełno złota jest. Najlepiej nieskończoność w zasadzie, no fajnie się grało. I na dwóch. Uch. Albo więcej, można na czterech nawet grać. Tylko że to będzie pewnie misja w chuj, żeby... Chociaż niekoniecznie, może są jacyś maniacy, którzy to zrobili, kurde, tak, żeby to śmigało teraz. Ale no, John Keeper to teraz zszedł na psy przez tą wersję mobilną. A to w ogóle nie ma tematu, nie? To jest, dla mnie to jest Dungeon Keeper, Dungeon Keeper 2 i to jest wszystko. I ja czekam dalej. Ja czekam. A to nie, daj spokój. Przeszedłem do miasta, bo jednak nie zaliczyło tego bossa, bo byłem i tak w lokacji. To no demonika. Jest tutaj takie. No, całe szczęście. To tak samo jak mi się śmiać chciał, że jest ta gra RPG, nie? Two Worlds 2, nie wiem czy kojarzysz. To chyba nawet polskie studio robił. Tak. Po chyba nie wiem ilu latach powinny. 8-9 latach wydali DLC do tej gry. Takie gówno. Jeszcze mikrotransakcje tam wprowadzili. W sensie sklepik. Tam porażka, nie? A gra jako tako nie była wcale taka zła. I tak sobie zrujnowali. Strasznie. Taka bzdura w ogóle, nie? Co to za pomysł? To był taki chyba rzut na szczęście, w sensie, wiesz. Bo oni tam mówili w oficjalnym oświadczeniu, że no bo widzimy, że jest duże zainteresowanie grami typu właśnie takimi ze sklepikami, że tam ludzie kupują. No to my też stwierdziliśmy, że wprowadzimy sobie do naszej gry sprzed 9 lat. Ale bzdura. Potrzebna nam jest hajs. I dlatego czasami się zastanawiam, że tak jakby, ja nie jestem też znowu specjalistą, trzeba przypominać, z uprzejmości i kultury, dobrego wychowania, ale mam czasami wrażenie, że
fakt, że nie każdy sobie może po prostu wziąć kasę i dotację jakąś czy coś i założyć firmę, jest dobry. Bo u nas na przykład jest ciężej na przykład niż w innych państwach, chociażby w Irlandii jest o wiele łatwiej. Co jest oczywiście na ich korzyść, ale już nie rozgadujmy się na ten temat, chociaż można by. Ale w sensie, że w Polsce jest ciężej i tak sobie myślę, najpierw niech ci ludzie zdobędą to doświadczenie, bo fakt, że on sobie założy firmę, ona potrwa 2 lata, a potem upadnie, to wcale nie będzie dobre dla niego, nie? Lepiej by było, jakby po prostu ludzie, którzy się jeszcze nie znają, tego nie robili może. Niech najpierw się nauczą. Bo ty na przykład, ktoś tam sobie założy firmę, będzie myślał, że wiesz, że dobra, mam firmę i nie uda mu się, to jest naprawdę wielki cios. Więc... lepiej jak jest trudniej, bo musisz się bardziej postarać. Może tak. Chociaż nie mówię, że jest... nie zrozumcie mnie źle, nie mówię, że jest wystarczająco łatwo, może jest za trudno, ale lepiej jak jest trudniej niż jak jest za łatwo, może tak, to chciałem powiedzieć. No nie ma takiego tego chłamu, nie? A poza tym ci ludzie by mogli później się, gdyby to było nieprzemyślane, to by się mogli łatwo w długi zapędzić. No, na przykład. Mówię, w Irlandii mogą sobie na to pozwolić, dlatego jest łatwiej niż u nas, bo oni sobie mogą na to pozwolić. Ale u nas nie powinno to być aż tak łatwiej, bo jak widzimy, jakaś poważna firma potrafi robić bzdurne, podejmować kompletnie idiotyczne decyzje i najprawdopodobniej nic z tego dobrego nie wyjdzie. I nawet personalnie, nawet dla takiego kogoś, kto miał jakąś taką firmę, bo to i potem to wszystko się posypało i nawet jeżeli się nie wpieprzył w jakiś długi czy coś, tylko po prostu, bo nie udało mu się, nie, no to jest to jakiś taki, kurde, cios. Jeszcze zależy od podejścia. Ktoś sobie powie, no dobra, spróbowałem i nie pykło, może pójdzie następnym razem, nie? A ktoś inny się załamie. Więc jeżeli nie, ktoś się nie zna, to niech nie startuje, niech ma na razie trudniej, niech się dowie. W naszym kraju to wygląda tak, że Polak ma ciężej, a na przykład Turek jeszcze dostanie dofinansowanie. Ja to nie wiem akurat. A wiem to tylko z czystego przypadku, bo kiedyś miałem taką sytuację, że siedziałem sobie na przystanku i podeszło do mnie 2 Turków i się nie zaczęło pytać, gdzie najlepiej tutaj kebaba założyć. Aha. No i się wdałem z nimi w dyskusję i właśnie wyszło, że jak to jest mniejszość narodowa, no to oni mają właśnie takie o wiele łatwiej, jeżeli chodzi o założenie działalności. Prawdopodobnie jest... dlatego, że jak już się tutaj pofatygowali gdzieś tam skądś tam i udało im się dostać do kraju, w którym 98,9% to są Polacy, no to mają jakieś tam wsparcie od tego państwa. Prawdopodobnie dlatego. A druga rzecz jest taka, że oni sami powiedzieli, że oni nie chcą pracować jakby pod kimś, nie pod religią od nich. Że nie mogą przecież pracować dla niewiernego. A bzdura to już jest. No ale to nie tylko u nas takie są, że ludzie z zewnątrz mają łatwiej. Tak samo jest, myślę, że, znaczy jeszcze bardziej to jest w innych krajach też. Że wiesz, w krajach o większej tolerancji, że tak powiem, nie? Gdzie to jest tak jakby w ogóle nie ma tematu. Wiem, co można myśleć. No niestety. Mi się to tak ten nie podoba osobiście. Sam jestem jakimś tam emigrantem, ale nie jestem człowiekiem, który wykorzysta wszystko, każdą szansę bez względu na nic, nie? Na wszystko, bez względu na cokolwiek, nie? Tylko no, jeżeli coś jest niesprawiedliwe, to po prostu przyznam rację i koniec. No dla mnie to jest takie średnio sprawiedliwe akurat, że tak właśnie to wygląda. Mi też się to za bardzo nie podoba. Znaczy zależy, bo zależy, no. Bardziej na zasadzie, że mogliby mi pomóc. Oni to jest coś właśnie na zasadzie, że wiesz, tak jak mówię, on się tutaj udało mu się tu dostać i w ogóle jest z daleka i wiesz, może mu być ciężko, więc mu pomagają na tej zasadzie. No to trochę ma to sens, ale nie za bardzo, żeby nie przesadzali z tym, może tak, nie? No to też fakt, że koleś pochodzi skądś tam, nie znaczy, że będzie umiał sobie poradzić, nie? No, to wiadomo, nie? Pomogą. Ale spoko.
tylko właśnie pytanie. Nie wpłynąłem się w ten temat jeszcze. Bo nie chcę się wypowiadać głupio, nie? Ale pytanie właśnie, czy prowadzenie takiego kebaba to jest faktycznie trudna działalność, czy jednak nie? Właśnie nie wiem. Czy oni jakby mają zapewnioną klientelę bez większego problemu właśnie ze sprawy tego, że jak słyszę, bo to prawdziwy Turek robi kebaba tam w ogóle. Tam powiedzmy, że przez jakiś tam dłuższy okres czasu będą faktycznie o to dbać, ale nie wiadomo, czy się to utrzyma ta jakość, czy nie. Czy będą tylko żerować na tym, że tylko duża ilość ludzi i zawsze się znajdzie jakiś klient. Bo oni w zasadzie pytali się w takim miejscu, gdzie jest bardzo prawdopodobne, że gdyby tam założyli kebaba, to nawet by się nie musieli za bardzo przejmować o opinię, bo jest na tyle duża ilość turystów, że, no, że ci ludzie tam nie zostają na dłużej, nie? Wiesz, o co chodzi. No, no. Po prostu coś by szybko zjedli i się ma. Tak, i na do widzenia. Nie? A poza tym nawet jeżeli powiedzmy miał niską średnią ocen, no to i tak przyjdzie ktoś i zobaczy ty, bo słuchaj, bo w tych wszystkich lokalach jest pełno, a tu nikogo nie ma, to zjedzmy tu na szybko już jedno. No, no. Szama to szama, nie będzie aż tak źle chyba, co? Na szybko trzeba, zawsze można sobie zjeść. Nie wiem, jak im się tam ten plan powiódł albo nie powiódł, bo ciężko im było wytłumaczyć trochę to, że oni nie mają patrzeć na ilość mieszkańców, tylko niech biorą też pod uwagę ilość. To akurat było takie miejscowość, gdzie bardzo duża ilość turystów, a mieszkańców wcale nie tak dużo. Tłumaczyłem, że na lokalnych mieszkańców to nie mają za bardzo co polegać. Ale nie to lot. Bo ten jeden mówił po polsku dobrze, a ten drugi chyba nic w ogóle, zero. Znaczy, na przykład u mnie w Świno parę lat temu jeszcze było sporo kebabów, a teraz są chyba ze trzy, może dwa. Na 45 Wzięliście przedmiot questowy, co tam był? Czekajcie. Wziąłem Eye of Zeal chyba, nie? No, Eye of Zeal. Jeszcze powinniście teraz są ze dwa, może trzy na turystyczne miasto też 40-tysięczne. Że ogólnie to też jest konkurencja, on założy tą firmę, ale też mu nie pyknie i siema i to widzisz. To jest takie coś, że dobra, pomożemy mu, bo przyjechał skądś tam, tak jak cały czas mówię, ale to nie znaczy, że mu się uda i przynajmniej nie będzie mówił potem, że wiesz, że było coś tu niesprawiedliwe. Jak mu się nie udało, to mu się nie udało i chuj. A tych, nie ma ich tak dużo u nas naprawdę, bo w niektórych państwach to 17% więcej procent nawet. A u nas jest... No ze dwa teraz będzie chyba. Może więcej, bo Ukraińcy przyjechali, nie? A mają wojnę i ich wpuściliśmy, żeby uciekli przed rozpierdolem. Czy na pewno więcej, bo ja w oficjalne statystyki nie wierzę, nie? Szczególnie takie, które by mogły źle ukazywać. Znaczy oni już teraz przyznają, że tych Ukraińców z milion przyjechało, więc to będzie więcej niż 2%, nie? Ale wcześniej, zanim to się wydarzyło z Ukraińcami, no to było z... Nie było tych ludzi, nie? Na pewno mało u nas jest. Pasywkę macie do odebrania, książkę się w mieście. Zresztą fakt, w oficjalne statystyki też nie warto wierzyć, ale i tak u nas jest raczej. No nawet jak jest jakieś 7% na przykład, kurde, no to i tak tego tak nie widać, że tak powiem, tylko w tych największych miastach. Najczęściej się posiadają się, nie? No, w Katowicach to bardzo widać. I szczególnie to widać w takich jakichś miasteczkach, gdzie jest dużo fabryk. Bo tam najczęściej przyjmują takie Ukraińcy. No. Znacznie więcej niż milion. Na pewno. Jakoś ten deficyt na rynku trzeba było zapełnić. Teraz się może to odmienić przez koronawirusa. To akurat nie jest pocieszająca myśl, że będzie bezrobocie. Nie. Ciekawe, jak oni sobie z tym poradzą, może tak. Co będzie się działo?
To na pewno nic dobrego. Tym bardziej, że to cały czas trwało. Jakby się to zakończyło, jeszcze byśmy mogli coś opowiadać, ale tak? Znaczy, ciekawi mnie, jak oni to będą rozwiązywać, te problemy teraz, właśnie zobaczymy. No jak to, jak problem rozwiążą, ale na końcu łańcucha i tak przy oberwie najbardziej zwykły szary obywatel, czyli no. Ceny podniosą tego, tamtego, 10 tysięcy nowych podatków. No będą mieli teraz preteksty do właśnie ustanawiania jakichś nowych chorych, kurder. Na końcu powiedzą, że poklepią się, sami się po ramieniu poklepią i powiedzą, no widzicie, jak zdziałaliśmy przeciwko wirusowi, my. No. My, ale waszym kosztem. Bardzo możliwe. Czy gdyby to jeszcze świat funkcjonował na tej zasadzie, że zapłacimy jakby za to, co zostało użyte, w sensie, że za te pieniądze, które tam zostały spożytkowane na walkę z chorobą, ale na pewno zapłacimy o wiele, wiele więcej. No. Bo ktoś będzie chciał skorzystać z tej okazji. No właśnie, tego się najbardziej obawiam cały czas, że właśnie o tym jest mowa, że ktoś będzie chciał wykorzystać. Tak jak było, no, że wprowadzimy ten podatek tylko na rok, że to jest tylko tymczasowo, no i tak zostało, nie? Po tym roku już.